Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś moim gościem jest pan Stanisław Barna, rolnik z powiatu choszczeńskiego, dokładnie z gminy Recz. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny. Witam pana, panie Stanisławie. Dzień dobry, dzień dobry Państwo. Oddolny ogólnopolski Komitet Oddolne. Tak jest. Co się zmieniło? Bo wiem, że wcześniej no, również uczestniczył pani w akcjach protestacyjnych, ale też jako członek innych ugrupowań, czy też innych e, formacji, tak to ujmę, innych związków, organizacji. No to tak to wygląda, panie redaktorze, że nieraz czas na zmiany i, i stwierdziłem, że po 14 latach solidarności, a wcześniej jeszcze byłem w. Samoobronie, no drogi się musiały rozejść z powodów właśnie takich związkowych. Jakieś różnice poglądów, różnice wizji tego, jak ma się, nie wiem, potoczyć kwestia rolniczych protestów, czy w jaki sposób ma być rozwiązana w ogóle kwestia? No chodzi, chodziło tutaj o protesty, mieliśmy różne zdania i po prostu ja poszłem z rolnikami w Polsce, chciałem z nimi nawiązać dobry kontakt. Tak się stało, że to były protesty 24, pamiętamy, stycznia. Oddolnej i powstało dużo ośrodków. Pamiętam, wtedy na tamten czas około 200 protestów mieliśmy na mapce. Yy, Teraz ostatnie yy. protesty, które zadziałaliśmy, yy, było 670 tysięcy przez policję uczestników. Mówimy o całym kraju. O całym kraju. W regionie też było ich bardzo wiele, kilkadziesiąt, kilkaset zasad, blisko setki, może tak, mm. zdaje się. Ale no jest pan zachodniopomorskiem... zwolennikiem? Zachodniopomorskie zawsze było takim, że potrafi się upomnieć o swoje i liczę na to, że my tu na dole, właśnie w Zachodniopomorskim, dogadamy się ze związkami, z kolegami, rolnikami i, i powalczymy o nasze gospodarstwo. Jest pan zwolennikiem ostrzejszego kursu wobec i Brukseli i być może wobec polskiego rządu, ministra rolnictwa, czy raczej Porozumienia z rządem, nie wiem, pójścia na jakiś kompromis, jak Pan by siebie określił? E, to znaczy, ja jestem zawsze w, w, do rozmów przygotowany i czekamy na kompromis, tylko tego kompromisu nie mamy. Jeśli y, wiesiące reprezentuje się. Y, Niby rolników z protestów, a zachodnio-pomorskie nie reprezentował nikt, no to troszeczkę nie tak. Ale mówiło się o tym, że w Jasiące był podpisany, no właśnie co, porozumienie? Hmm. Co, co tam było? Są podpisane różne tak wersje, ale z tego I kto, co wiem. Kto z kim wiem, podpisał, to jest chyba kluczowe. Z tego co wiem, uzgodnienia zostały podpisane. Chcia chciano, żeby to, były żeby to było porozumienie, ale ludzie się nie zgodzili, którzy tam uczestniczyli w tym. One to... dotyczyły zakończenia protestów, czy czego? No to znaczy z tego co wiem, bo ja nie uczestniczyłem w tym, nie zaproszono mnie do tego grona e, e, po prostu i one nawiązywały do tego co chcemy, czyli zamknięcie granic, e, niby jest podpisane w tym uzgodnieniu, że e, ma być e, embargo na wszystkie te. Zobaczymy od 1 kwietnia, zobaczymy, czy tak się stanie, czy to tylko jest takie... Pisane na patyku, czy nie wiem, jak to się tam fachowo mówi, ale, ale chciałbym, żeby tak było, żeby ta granica stanęła i żeby nie wjeżdżało, bo musimy upłynnić swoje produkty żniwa się zbliżają. Mamy ponad około 10 milionów ton w magazynach. No a to a propos tego, no właśnie, czy zboże będzie wjeżdżać, czy nie, no to jest kwestia też mocno sporna, bo kwestia limitów na pszenicę na przykład dzieli u innych przedstawicieli. Zdaje się, że Polska i Francja chciałyby, żeby pszenica znalazła się w, tym, w tej grupie towarów, która nie wjeżdża, a reszta państw ma inne zdanie na ten temat. To jest ciekawe. Pszeni, pszenica, rzepak i chcielibyśmy, żeby to było sprzed wojny, a Unia Europejska mówi, że no, dziwnym trafem owiec się tam znalazł, gdzie wiemy, że na Ukrainie najprawdopodobniej owca się nie stosuje. To są bardzo dobre gleby i, i jak się sieje, to bardzo mało. Ale chodzi nam tutaj o rzepak, pszenicę, kukurydzę, Limity są wojenne, gdzie najwięcej wpływało, jest tak zwane te lata referencyjne 22-23. I tu wy się nie zgadzacie, bo Unia Europejska bierze pod uwagę jakby tę ilość bazową z lat, kiedy już duży eksport szedł. Dokładnie, tak my wprost. chcemy wszystkie przepisy, które były, my rolnicy w całej Polsce żądamy przepisów sprzed wojny. Tak, jak to było regulowane, i mi się wydaje, miało to ręce i nogi. Nikt, nikt nie był nie za, bardzo niezadowolony, i zadowoleni byli Ukraińcy. I tak powinno być. I tutaj zdaje się, takie jest stanowisko rolniczych związków zawodowych, tych europejskich. A co na to Unia? Zdaje się, że też jest tam jakieś porozumienie. No, Unia na razie... Unia na razie robi takie kosmetyczne e, zmianki, które nam rolnikom e, nic nie wnoszą praktycznie e, ugorowanie na dwa lata, co po dwóch latach mamy znowu wyjść i jak dzisiaj rozmawiam e, i słyszę doniesienia z a, a armirów, że e, nadal jest tylko ugór w, w tych nowych wnioskach I, i, i to po prostu No tak nie może być. My tego ugorowania nie chcemy. Jeśli, jeśli ma być ugór, no to powinny być rekompensaty za stracone... Za wyłączenie? Za wyłączenie. Oczywiście to jest. Uprawy, tak? tak, 4%, a w przyszłości ma być 10%. Ja się pytam każdego yy, przedsiębiorcy, czy na to by sobie pozwolił, żeby wyłączyć sobie, nie wiem, 10% w hali, czy 10% dochodu danego, który to może zostać i uratować gospodarstwo w naszym przypadku, teraz w tych ciężkich czasach. To jak pan w ogóle patrzy na, na kwestie, te, które zaproponowała Unia Europejska, o nich było głośno bodajże tydzień temu, zresztą o nich mówił komisarz Janusz Wojciechowski, prawda, że to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników. Mam wrażenie, że one dotyczą mniejszych gospodarstw, bo tam się mówi o gospodarstwach do 10 hektarów, prawda, które nie będą musiały spełniać tych m, takich drastycznych wymogów związanych głównie z z procedurą, z biurokracją, etc., etc. No, pojawił się też ten element dotyczący ugorowania. No to chcę Pana zapytać tak, to co zrobić, jeśli mamy nadwyżkę zboża? To może to ugorowanie nie było takim złym pomysłem. Zmniejszamy powierzchnię produkcji zbóż. Czy nie tędy droga, Pana zna? Nie tędy droga. Panie redaktorze, u nas się robi w Europie w w ten sposób, że chce się u nas zaniechać w produkcji, czyli wyłączyć ugorowanie, ograniczyć produkcję, czyli jak najmniej, żeby z tego hektara bo przez środki ochrony roślin, przez nawożenie wydobyć, a chce się ściągać z zewnątrz, czyli Ameryka Północna, Południowa, Argentyna, Ukraina, Rosja. No nie tędy droga, no, najpierw powinno się dbać o swoją gospodarstwo, jak ja, jak ja dbam, to dbam o swoje gospodarstwo najpierw a dopiero albo jadę na usługi, albo komuś daję zarobić, po prostu wołam, jeżeli mam mało. A nie w ten sposób, że za zażyna się unijne gospodarstwo, bo to nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie widzimy i mamy doniesienia. Bruksela protestowała chyba wczoraj, w duży w Berlinie protest był rolników w Berlinie. Cała Europa po prostu ma pretensję do tych rzeczy, że, że nie dbamy o swój rynek w Europie, tylko zalewamy go, z zewnątrz, a nie o to chyba chodzi. A dlaczego tak postępujemy? Dlaczego tak postępuje Komisja Europejska? To jest kwestia, nie wiem, umów handlowych, czy tego, że ktoś się z kimś dogaduje, czy jakiejś próby wejścia niektórych może koncernów, producentów na europejski rynek? Jak pan na to patrzy? Dobre pytanie, panie redaktorze. Też się nad tym zastanawiam, że tutaj lobby jest jakieś duże i po prostu chodzi o to, żeby wprowadzić tutaj na rynki europejskie żywność z poza Europy, nie, nie o takich standardach jak my mamy, nie o takich wartościach. Najlepsza zdrowa żywność jest w Europie, bo są zachowane już te standardy, czy do ośrodków ochrony roślin. Czy do uprawy, czy ograniczenia z różnych powodów, żeby ta żywność miała bardzo dobre parametry. A rolnicy unijni, co mają w tej perspektywie kilku, kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat, co mają robić? Jak, jak się zmieni rolnictwo w pana oczach? Ja widzę to w ten sposób, jeśli to będzie, panie redaktorze, w tą stronę szło, jak idzie i nie zmienimy nic i Unia nie podejdzie do tego normalnie, to boję się o to, że. Chodzi tutaj o nasze gospodarstwa, żeby po prostu te nasze gospodarstwa zbankrutowały i ktoś je przejął. Może to ma tak wyglądać, jak jest właśnie na Ukrainie. Bardzo duże gospodarstwa o tysiącach hektarów. Wtedy ta produkcja też jest tańsza, bo wiadomo, jak jest to inaczej uprawiane niż, niż na naszym terenie. Jeszcze chciałem przypomnieć, bo rozmawialiśmy też o tym, że pan redaktor wspomniał o tych 10 hektarach. Że mają mieć profity, nie mają mieć kontroli i tak dalej. Ja uważam, że takie gospodarstwa w tych czasach bardzo, bardzo szanuję takie gospodarstwa, że one z tego tak naprawdę nie żyją. Mają albo jeszcze dodatkowy, albo gdzieś pracują, albo mają inny biznes i po prostu to jest takie dodatkowe hobby. Chyba, że warzywnictwo, ogrodnictwo i takie rzeczy, jak najbardziej szklarnie, folie, mogą się utrzymać przy 10 hektarach. Inaczej tego nie widzę i, i przepis u nas jest gospodarstwo rodzinne do 300 hektarów i tego się trzymajmy, nie dzielmy tych gospodarstw i aktywnych rolników powinno się wyłonić. I ja już dawno mówiłem, że powinno się prawo znaleźć dla 5-10 hektarów, a dla tych towarowych gospodarstw jak u nas zachodnio-pomorskie, a nie tylko, bo polskie, pomorskie yy, to są duże gospodarstwa i, i towarowe, które zaopatrują praktycznie całą Polskę. I, i, I tutaj trzeba przyjrzeć się, bo my mamy bardzo wysokie koszty, bardzo wysokie koszty napraw tych maszyn drogich. Te maszyny są bardzo drogie i idą do góry, a też nie zgadzamy się z tym na przykład, że wy w mieście ponosicie bardzo wysokie koszty w zakupach warzyw. No, no to ceny są bardzo wysokie. Pszenica spadła od tamtego roku o 500 zł czy chleb spadł? No nie. I tak nie powinno być, my się z tym też nie zgadzamy, a wiele rzeczy z Zielonym Ładem właśnie związane, które ograniczają produkcję i które dotkną ludzi, właśnie zachęcamy mieszkańców i chyba mamy też takie duże poparcie. Wczoraj patrzyłem, że jakiś na, najnowszy sondaż, 90, 71% poparcia w mieście i ludzi niezwiązanych z rolnictwem wydaje mi się po tak dużych protestach, jak mieliśmy, mamy duże zaufanie od y, narodu. I będziemy dążyć w tą stronę, żeby jeszcze bardziej uświadomić i rozwinąć yy, tematy, które bardzo dotkną rolników, nie, nie rolników, tylko mieszkańców miast i niezwiązanych z rolnictwem też, bo i pójdzie prąd do góry, wycofanie z paliwa, z gazu, yy, wymieniliśmy dopiero co piece gazowe, i teraz już mamy wymienić znowu nie będzie można remontować samochodów, nie będzie można y, naprawiać samochodów. To no, trochę czasu do tego momentu. Ale jest. to wszystko idzie i to w tą stronę, i na pewno o wielu przepisach, panie redaktorze, nie wiemy, co nas czeka naprawdę y, w tym Zielonym Ładzie. A to jest y, niektóre bzdurne przepisy, jak ogródek przydomowy, no to jest y, moim zdaniem porażka, że nie będziemy mieli mogli mieć ogródka przy no, Ostatnio w jednej z rozmów z rolnikiem usłyszałem wszyscy. Y Wszyscy, świat. Kieruje nas do supermarketów. No tak to wygląda. Panie Stanisławie, mówi Pan o tym. Nie, nie zawsze to jest zdrowo w tych marketach. Wiemy, w ogródku domowym, proszę uważnie, staramy się jeszcze robić, jak to babcia nas nauczyła, jakiś odstęp, mszyce pryskać i tak dalej, żeby to uchować. A, a, a to w sklepie to naprawdę już nie wiadomo, jak to wygląda. Mówi Pan, nie dzielmy tych gospodarstw na mniejsze, nie rozdrabniajmy, czy w takim razie konsolidujmy się, twórzmy większe gospodarstwa. A jak ma wyglądać produkcja, jeśli mówi się nam, że ma Mamy nadwyżkę produkcji zbożowej. Na jakie cele? Może biopaliwa, może no, cele wszystkie, energetyczne. Wszystkie rozwiązania, panie redaktorze, dobrze pan pamięta, że e, pierwszy pomysł, jak otwarła Unia Europejska e, granicę e, z Ukrainą, był taki, żeby tranzytem wyjechało to zboże do krajów trzecich, no, tak miał tam być. gdzie głodują ludzie. I w tych czasach, w tej dobie e, przemysłu i tego wszystkiego, żeby z głodu umierali ludzie, no to jest coś niepoważnego. Powinniśmy zadbać e, w całym świecie, żeby te nadwyżki kierować właśnie do tych krajów, co sobie nie radzą, nawet e, dopłacając do tych rzeczy. Ja zawsze optuję też e, to, co pan redaktor mówi z tymi nadwyżkami i cenami bo musicie Państwo sobie uświadomić, że my produkujemy wszystkie, roś... cała roślinna gałęź jest poniżej kosztów produkcji, bardzo dużo po, po, poniżej zera. Jedyne buraki cukrowe, co jeszcze dają korzyść na plus, aczkolwiek mówi się o dużym zagrożeniu, bo bardzo dużo cukru z Ukrainy wjeżdża i jeśli przekroczymy import cukru powyżej miliona, pewnie ta cena się nie utrzyma, bo po prostu rynek się zawali ukraińskim cukrem. To po prostu chcę pana zapytać, co czeka polskie, pomorskie rolnictwo? Jeśli rządzący i Unia Europejska, a myślę, że tak będzie, muszą się ugiąć i zmienić prawo w tego wszystkiego, powinny być kalkulator minimalnej opłacalności w każdej produkcji. Bo tego nie mamy i jeśli są takie wahania cenowe... To, to po prostu jesteśmy pod zerem i po prostu z czego mamy dołożyć? W tamtym roku dołożyliśmy do gospodarstwa duże kredyty, pobraliśmy płynnościowe, a co w tym roku znowu mamy wziąć kredyt płynnościowy? No nie, no ja już mówię, bo ta pętla się zaciska i teraz spadki cen od tamtego roku to jest jakieś 500 zł to na tonie. Na tonie, na tonie czyli z czego my mamy nazbierać na ten, kredyt, na ten tylko kredyt, a są jeszcze inne. Jedna rzecz jeszcze musimy ją wyjaśnić. Pan mówi o tym, że była propozycja, żeby zboże z Ukrainy jechało tam, gdzie brakuje tego zboża, do krajów, które cierpią głód, do Afryki, między innymi Afryki Północnej. Obawiam się, że tam w tych krajach jest już rosyjskie zboże, bo o tym się mocno i dużo mówi ostatnio. I też zadziwiła mnie taka decyzja, bo oto jest propozycja ceł zaporowych na zboże rośliny oleiste z Rosji i Białorusi. To jest Co? niedawna informacja Komisji Europejskiej. Pytanie, gdzie Komisja Europejska była przez ostatnie dwa lata? Dokładnie tak. Byliśmy bardzo zdziwieni, jak się dowiedzieliśmy, że w Hiszpanii zasypało ukraińskie i rosyjskie zboże i na pierwszym spotkaniu od razu z panem premierem Tuskiem prosiliśmy o embargo na te, na te kraje i i to pomało ma być zrobione. Jest to wojna gospodarcza. Panie, panie... redaktorze, i to Rosja robi wszystko, że dopłaca do zboża duże pieniądze, żeby osłabić nasze rynki, czyli zrobić to, co robi, że po prostu ludzie płaczą w Europie i, i, i po prostu gospodarstwa mogą być za chwilę licytowane. Krótko na koniec, panie Stanisławie, rolnicy będą protestować przez święta, czy przed świętami zdejmujecie blokady w naszym regionie? To znaczy, z tego co wiem, my, jako od, ogól, oddolny ogólnopolski komitet protestacyjny, prosimy y, i mówimy, że Wielki Tydzień i, i święta odpuścić. Ale są tacy, są tacy, co protestują na przykład na S-Trójce, kółka rolnicze i oni powiedzieli, że nie ma mowy, dopóki nie załatwią problemu, to nie zejdą. Wiemy, w Koszalinie jest protest y, do 30. Czy chłopaki tam zadecydują i przedłużą dalej? Nie wiem. Y, na razie chcemy odbić piłeczkę i chcemy. Chcemy iść do biur poselskich, zaprosić posłów do roboty, bo po prostu ostatnio byli na Komisji Rolnictwa i okazało się, że tam wielu posłów nie ma, którzy powinni brać w ważnych sprawach rolniczych głos, zabierać i reprezentować nas. Tego nie robią i chcemy im bardzo mocno uświadomić, żeby się z nami spotkali i uświadomić im te problemy, które mamy, żeby nas reprezentowali. To Jeżeli, może po wyborach jeśli, tego nie nie, jeśli tego nie zrobią, to naprawdę będziemy okupować biura poselskie. Może po wyborach nie będzie już protestów? Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy się dogadali z rządem y, i żeby spełnili nasze problemy y, i jeśli to już jest końcówka, to bym chciał życzyć państwu i panu redaktorowi z, y, miłych spokojnych rownikom. świąt Dobrego jadła na stolikach po, polskiego, europejskiego. Patrzcie, ludzie, co kupujecie, bo często to jest pochodzenia właśnie z tych krajów, które nie spełniają norm naszych, unijnych, i to się nie powinno znajdować na naszych półkach sklepowych. Wesołych świąt, wesołych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Pan Stanisław Barna, rolnik z gminy Recz, oddolny ogólnopolski komitet protestacyjny rolników, był gościem rozmowy pod krawatem. Piotr Stolko, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa pod krawatem. W Radiu Szczecin.